przyjechaliśmy z Dębicy dzisiaj specjalnie po to, żeby móc pożegnać Zosię Karpielową, która była chyba sercem Zakopanego, największym, najbardziej kolorowym, najbardziej rozkrzyczanym, najbardziej barwnym, którą każdy tak pamięta. Ja ją też zapamiętam z kilku osobistych wydarzeń w życiu. Ja ją bardzo pokochałam za dowcip, za dystans do siebie, za witalność. Właściwie wydawało się, że przeżyje nas wszystkich, dlatego ta wiadomość o jej odejściu dla nas jest taka irracjonalnie niemożliwa. Tak trudno się z tym pogodzić. No, nie wiem, co teraz będzie z Zakopanem, szczerze mówiąc, bo babcia, ja nazywam ją babciulką, no dla mnie była kwintesencją Zakopanego. Cały czas. Miałam mnóstwo planów. Jak pani ją zapamięta? Przede wszystkim jako osobę bliską ludziom. Przede wszystkim martwiącą się o innych, a najmniej o siebie. Koszulę by oddała, wszystko by oddała potrzebującemu. I zapamiętam ją jako osobę pełną nadziei, wesołą, uśmiechniętą, radosną. I zarażała ludzi tą radością życia. Zawsze była takim pozytywnym człowiekiem, który no, wspierał te nasze działania młodzieży. No, zawsze miała bliski kontakt z młodzieżą i to było super w tym wszystkim. Jeszcze parę lat temu umawialiśmy się, że zabierze nas na narty do British Columbia, bo była aktywną narciarką, więc myślę, że no, naprawdę przeżyła życie za kilka kurczę osób i no, będzie jej tutaj brakować. Niech Bóg da tobie pić ze źródła wody życia. Twoje ciało było świątynią Ducha Świętego, niech Bóg przyjmie cię do swojej chwały. Prochem jesteś i proś się obróćcie, że Pan cię wskrzesił w dniu ostatecznym, żyj w pokoju.
będziemy wspominać ją najwspanialej i najcudowniej. To jest patronka naszego teatru rozrywki tutaj w Zakopanem, więc ciocia zawsze z nami była i jesteśmy tak z nią związani artystycznie i trochę też rodzinnie, przyjacielsko bardziej może tak. I no bardzo żali, bardzo będziemy bardzo tęsknić za nią. Cioteczka była osobą wszechstronną, nigdy nie dzieliła ludzi, wręcz odwrotnie, łączyła, pomagała. Jak tylko można było, to w jakiś sposób no, starała się, żeby wszyscy byli przyjaciółmi. Zawsze wesoło, zawsze radosno. Kozdego witała całym sercem, jak umiała. Miała wielu przyjaciół, co dziś ten pogrzeb o tym świadczy. Niektórzy gadają, że była celebrytką zakopiańską, ale mi się to strasznie nie podobało określenie, bo była prawdziwą odbiorczynią sztuki i kultury, nie inogóralskiej, ale też tej kultury szeroko pojętej i była na wszystkich imprezach kulturalnych w Zakopanem. No i od dziecka była dla nas wzorem, jak muzyka może łączyć, że jak się śpiewa, gra, to nic nie jest ważne i no to, że się z razem, że się ludzie spotkają, że mogą ze sobą poukwalować i pięknie się zabawić. Kochała teatr Witkacego. My ją też uwielbialiśmy. Cudowna, wielka, wspaniała postać. Myślę, że się to już nigdy nie powtórzy. Ktoś taki. Wspaniała, cudowna, ciepła kobieta dla wszystkich. Dla wszystkich dobra, dla współczucie, na wszystkich pogrzebach, była w weselach, chrzcinach, no coś niesamowitego. No, to jest, to tyle czasu mieć dla nie dla siebie, tylko dla wszystkich, także no i wspaniale, no i widać tu po tym wszystkim, jaki szacunek miała. Otwartość, szczerość, spontaniczność, przytulanie się do niej zawsze było taką specyficzną momentem, że jak się z kimś witała, szczególnie z nami, jak gościliśmy właśnie u Jaśka jeszcze w domu pod Lipkami, to jak przychodziła, to od pojawienia się w progu zabłysło światło od razu. Wydorośleliśmy. No to traktowaliśmy ją nie jako ciotkę, a jako kumpelkę, bo ona tak się jawiła. Ona chciała być zawsze z kim obstawała, tak się czuła. Miał ktoś 20 lat, ona miała 20 lat. 60-letnich spotkała, ona była równorzędnym partnerem do rozmowy, do humoru, do wszystkiego. Moja najlepsza przyjaciółka od 40 roków. Nierozłączne papuski we dwie. I jeszcze teraz zaprowadziła mnie do Sofy swojej i go do Zosiu. Patrzę, jaką piękną koronkę dostała, ale to będzie na dwie bluzki. Musimy se usyć. Ale wiesz co, na siekierkę się może nie doczekamy. Może jedźmy do Krawcowino. I materiał został. Ja nie mogę.